Cześć, witam Was w Turcji, na Zielonym Kanionie. Taka to jest okolica, niedaleko, pół godziny dosłownie od Side. Taki przyjemny czas spędzony, mniej więcej 3 godziny na stateczku pomiędzy wspaniałymi widokami. Sztuczna zapora stworzona tutaj przez Turków na rzece Manavgat, gdzie jest elektrownia. A ciekawostka jest tutaj, że praktycznie 40% energii pozyskiwanej przez Turków to jest energia eko, właśnie też na rzekach. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, pamiętajcie, żeby lajkować i komentować. A teraz zapraszam Was na statek i troszeczkę bajecznej scenerii pośród skał. Piękna zielona woda, z tego powodu, że skały, które tutaj są, to są skały wapienne, a woda wypłukuje je, ponieważ są miękkie, i ten kolor właśnie powstał dlatego. Bawcie się dobrze widokami, zapraszam Was do oglądania filmu. Zaskakują w Turcji, ale podczas takiej wycieczki zaskoczy Was też jedzenie, bo można i zjeść tu pstrąga, oczywiście kurczaka, jak to wszędzie, ale i koftę, czyli takie kotleciki z wołowiny. No jak tam się jagnięcina troszeczkę zmiesza, to też się nic nie stanie. Żegnam Was do następnego odcinka. Pamiętajcie o moim kanale, żeby go subskrybować. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że parę chwil spędzonych dzisiaj nad Zielonym Kanionem w przepięknej scenerii polepszyło Wam humor. Do zobaczenia. Cześć.